Witajcie! Dziś omówię temat, który totalnie mi umknął. Chodzi o zakończenie testów elektrycznego MANA. Pojazd ten zjechał z linii w połowie lipca. Stało się to po cichu, gdyż miejskie zakłady autobusowe nie podały informacji o zakończeniu testów. W dzisiejszym odcinku podsumujemy jego eksploatację. Zapraszam do oglądania. Z tego co wiem, sprawował się on dobrze, bez większych usterek, aczkolwiek słyszałem kilka razy, że musiał być on podmieniany, bo zużywał baterię bez opamiętania. Pojazd był w pełni elektryczny i jeździł w warszawskich barwach, gdyż był testowany rok. Jednak wnętrze było w wystroju producenta. Jeszcze wracając do eksploatacji, autobus aktualnie stoi w kącie zajezdni Kleszczowa i jest szansa, że skończy jak 5869, albo zostanie przerobiony na naukę jazdy. Jedyne co to pozostaje nam czekać. To by było na tyle. Dziękuję Wam za dotrwanie do tego momentu i za uwagę.